Burmistrz miasta i gminy Mirsk Andrzej Jasiński zaprasza Państwa na Izerską Galę. Już 20 lipca na Stadionie Miejskim w Mirsku będzie można zobaczyć i spróbować lokalnych przysmaków, podziwiać piękne rękodzieło, wziąć udział w licznych grach oraz zabawach, a także posłuchać występów zespołów folklorystycznych. 21. edycję gali uświetnią koncerty. Na scenie wystąpią Kordian, a gwiazdą wieczoru będzie Ewelina Lisowska z zespołem. Po nich Izerska Biesiada z Sexy Boys. Takiego wydarzenia nie można przegapić. Do zobaczenia na Izerskiej Gali w Mirsku. Tato, zdałam maturę, idę na studia. I? Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa. I? Interesujące kierunki studiów. I? Basen, akademik. I? Stypendia juvenalia. I? Bezpłatne studia. I od tego trzeba było zacząć. Ja zaczęłam od strony kpswjg.pl. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze. Właściwa droga do sukcesu. Dwunastego, 13 i 14 lipca zapraszamy do Lwówka Śląskiego na 22. Lwóweckie Lato Agatowe. W programie między innymi kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią i produktami regionalnymi, wystawy rubinów, szafirów i innych cudów natury, parady motocykli i poszukiwaczy skarbów, koncerty Natalii Nykiel, Kleo, Natalii Schroeder. Wszystkie szczegóły na www.lla.lwówekśląski.pl oraz na facebookowym profilu Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Tego wydarzenia nie można przegapić. Ceny biletów MZK pójdą w górę? W innych miastach bilety są droższe. Papiernicza historia w Muzeum Karkonoskim. Patent dokładnie został wydany 18 stycznia 1799 roku. Bike Week w Szklarskiej Porębie. Są spady, są single, są szutry siłowe. 8 dzień lipca. Paweł Guszała, zapraszam. Praktycznie wszystkie spółki miejskie w Jeleniej Górze podniosły cenniki za wykonywane bądź oferowane przez siebie usługi. Jeden podmiot jeszcze tego nie zrobił. Mowa o NZK. Czy już niebawem możemy spodziewać się podwyżki cen biletów? Sprawdziliśmy to. Ostatnio udało nam się porozmawiać z Agatą Buśko, prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. I niestety, nie mamy dla Państwa dobrych informacji. Choć nie zostało to powiedziane wprost, to nie trudno wywnioskować, jakie są plany władz miejskiego przewoźnika w tym zakresie. Wprowadzenie od marca darmowych przejazdów w pewien sposób uszczupliło dochody MZK, tak, że trzeba się jak gdyby nad budżetem tegorocznym pochylić ponownie, zobaczyć, jak się bilansujemy, tak, i czy miasto będzie w stanie finansowo dołożyć coś do MZK, no bo jednak przychody są niższe. O ile? Wiadomo. To jest na koniec maja prawie 600 tysięcy. To strata jedynie za ostatnie 3 miesiące. Warto podkreślić, że to nie prezes MZK podejmie ostateczną decyzję o wzroście cen biletów, a władze naszego miasta i radni. Kończy nam się umowa wykonawcza w tym roku. Jeździmy, jak gdyby świadczymy usługę na podstawie starej umowy do końca września. Natomiast od października powinna być nowa umowa i obecnie jesteśmy z miastem jakby w negocjacjach, tak? I tam również będzie wypracowana wysokość stawki. Wiem, że miasto zleciło taki dokument, który opracował nowy zarys umowy oraz jak gdyby wyliczył na 10 lat w przód tą stawkę rekompensaty. No i teraz musimy się wszyscy spotkać, porozmawiać, ustalić jakby warunki gry. Jak będzie wyglądała nowa umowa z MZK? Tego jeszcze nie wiemy. Wiemy za to, czego oczekują władze miejskiej spółki.
Ja bym wolała, żebyśmy funkcjonowali może na tych warunkach, które były do tej pory, tak, i będziemy w tym kierunku jakby swoje stanowisko prezentować i popierać argumentami. Czyli rozumiem, że pani prezes w razie czego będzie proponować takie same stawki bez zmiany prezydenta? Nie, tego nie powiedziałam, że będę proponować takie same stawki. Powiedziałam, że będziemy chcieli mieć takie same warunki świadczenia usługi, czyli rozliczeń finansowych, które w umowie wykonawczej są przewidziane i za tym będziemy optować. Czyli w przykładzie biletu normalnego, który obecnie kosztuje 3 zł, ile on powinien kosztować, żeby to się wszystko rekompensowało? W innych miastach bilety są droższe. Podwyżki wydają się zatem nieuniknione. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ma nową propozycję dla mieszkańców i turystów. Do końca sierpnia można w nim oglądać wystawę pod hasłem Od arkusza do wstęgi. 220 lat maszyny papierniczej. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach przygotowało wystawę pokazującą historię maszyny papierniczej, jak to wyglądało przez wieki od początku. Wynalazek maszyny papierniczej zawdzięczamy Francuzowi Louisowi Nicolasowi Robertowi. Pierwsze próby skonstruowania modelu maszyny papierniczej przez niego datuje się na 1797 rok. Opatentował ją, później została udoskonalona, a była to wielka rewolucja przemysłowa. Patent dokładnie został wydany 18 stycznia 1799 roku pod numerem 329. Maszyna papiernicza stawała się coraz częściej wykorzystywanym urządzeniem. To wynalazek, który miał ogromny wpływ na rozwój kultury i cywilizacji. Dzięki masowej produkcji wzrosły nakłady papieru do pisania książek, gazet czy fotografii. Ręczna produkcja, bo od niej się to zaczęło, wynosiła około 3000 arkuszy podczas 14-godzinnego dnia pracy. Zadawało około 4 kartek na minutę. Zaś pierwsza maszyna produkowała około 1,5 metra na minutę przy około osiągach 100 kg papieru na dzień. A dzisiejsze maszyny, które mają wielkość do 600 metrów długości i 12 metrów szerokości, mogą produkować 2 km dziennie. W 1854 roku rozpoczęła się z kolei historia zakładów papierniczych w Cieplicach. Założył je Heinrich Filner i on właśnie zaczynał od zakładu, który naprawiał maszyny papiernicze, ale później bardzo szybko zaczął wytwarzać coraz mniejsze urządzenia służące przy produkcji papieru, aż do całych ciągów produkcyjnych. Swojego syna Eugena kształci w sposób naprawdę imponujący, bo jest to absolwent politechnik, człowiek, który przejmuje biznes po ojcu, biznesik, no i rozwija go naprawdę na olbrzymią skalę, ponieważ Norwegowie, którzy wówczas monopolizowali rynek produkcji papieru, no, dystansuje ich Japonia, Ameryka, naprawdę rozwój bardzo burzliwy. Aż doszliśmy do tego czasu, że po 1945 roku powstały zalążki tych firm, które dały początek PM Poland dzisiaj. W tej chwili jesteśmy firmą, która rzeczywiście produkuje maszyny papiernicze na całym świecie. Są to nowoczesne maszyny z nowoczesną technologią, gdzie rzeczywiście te trendy związane na przykład z energooszczędnością czy tym, w jaki sposób wpływa na środowisko. Oczywiście nasi klienci też oczekują, że będą to maszyny efektywne i kompaktowe, więc tutaj rzeczywiście wszystko się zmieniło. Jest to bardzo nowoczesna firma, która w dalszym ciągu produkuje maszyny papiernicze, serwisuje je na całym świecie. My, Jeleniogórzanie, bardzo jesteśmy dumni z tej firmy. Serdecznie zapraszam Państwa. Jest to wystawa przygotowana właśnie jako oferta wakacyjna, gdzie możemy zobaczyć modele urządzeń właśnie, które służyły do produkcji papieru, ale też prześledzić samą historię maszyny papierniczej, wynalezienia jej, ale także historię właśnie tej naszej jeleniogórskiej, a raczej cieplickiej fabryki maszyn papierniczych. Wystawa Od arkusza do wstęgi, 220 lat maszyny papierniczej, wystawiana była już w Muzeum Papiernictwa oraz Centrum Historii Zajezdnia. A w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze można ją oglądać do końca wakacji. Przez ostatnie dni w Szklarskiej Porębie odbywał się Bike Week Festival. Zapraszamy na krótką relację. 5, 4, 3, 2, 1, ruszamy! Zaczynamy Bike Marathon w Szklarskiej Porębie, tym najważniejszym, najbardziej spektakularnym startem wyścigu 100 km dzisiaj. To były 3 dni pełne emocji, a zapewnił je Bike Week Festival. W
sobotę na kolarzy i ich kibiców czekał Ultra Bike Marathon. Wracamy w ogóle do tradycji, bo 20 lat temu na pierwszych festiwalach rowerowych w Szklarskiej Porębie zawsze były dwa dystanse, było setka i było piccolo na 20 parę kilometrów. I ta edycja w związku z tym też jest taka wyjątkowa. To jest Ultra Bike Marathon w Szklarskiej Porębie, gdzie wszystkie dystanse są wydłużone, a ten najdłuższy giga ma aż 100 kilometrów. Ale poza nim mamy 70 km na dystansie mega, 30 na dystansie klasik i fan dla tych wszystkich, którzy zaczynają przygodę, to jest 18 km do przejechania dzisiaj. Krótkie dystanse są dla mnie po prostu za szybkie w dzisiejszych czasach, więc wybieram te dłuższe, fajniejsze. No a poza tym, jak już przyjechałem z Torunia, to żeby się uchechłać. Tutaj jest chyba z bike maratonu, to mi się tutaj najbardziej podoba trasa. No, bardzo urozmaicona jest wszystko, bo praktycznie są spady, są single, są szutry siłowe, są strome podjazdy. Lubię to. Nie chce mi się siedzieć w domu, gotować. Do tego miasteczko rowerowe i zawody dla najmłodszych. Songkok Hits Bike Marathon to są zawody dla najmłodszych, dla dzieci w wieku już nawet od 2-3 latek do 12 lat. Dzieci są podzielone na kategorie wiekowe i będą sobie tutaj właśnie jeździć po pętelce najmłodsze dzieci, a trochę starsze pojadą do lasu, do góry. Pani jest w Szklarskiej Porębie? Tak. Czy dzisiaj dobrze się bawisz tutaj? Tak. Dobrze się bawią. Przyjeżdżają tutaj z rodzicami, z braćmi, siostrami, z babciami. Zawody są fantastyczne, dzieciaki lubią, bo frekwencja jest coraz większa. Tutaj już z tego co rozmawiałem z dziewczynami, już chyba 70-80 dzieci w sumie zostało zapisanych. A we wszystkich wyścigach, które odbyły się w ramach Bike Week Festival, wzięło udział 1100 kolarzy. Czy to jest największa impreza rowerowa w Szklarskiej Porębie? Ja myślę, że w regionie, bo ona naprawdę robi wrażenie od wielu, wielu lat. Przyciąga masę startujących, coraz większą grupę startujących, ale coraz większą grupę kibiców, czyli przyjeżdżają tutaj czasowicie do nas goście z rodzinami, którzy za kilka lat stają się również uczestnikami tych zawodów, tej zabawy rowerowej. I chyba o to chodzi w całej istocie od wielu lat kultywowanej imprezy rowerowej w Szklarskiej Porębie. Jednak Szklarska Poręba to nie tylko Bike Adventure czy Bike Week. Szklarska Poręba to przede wszystkim rowerowa kraina, gdzie do dyspozycji bardziej, jak i mniej doświadczonych kolarzy czeka aż 19 tras w okolicy o łącznej długości 450 km. Jeśli nie macie Państwo swoich rowerów, a chcielibyście taką przygodę rozpocząć, to jest szereg wypożyczalni na terenie miasta, ludzi, którzy podpowiedzą, jak się ubrać, przygotować, pojadą z Wami na te trasy. Zachęcam do tego, ponieważ no, powiecie Państwo, że na rowerach można jeździć wszędzie, ale to właśnie Góry Izerskie, Szklarska Poręba stwarzają możliwość, że jeździmy na rowerach górskich, po trasach w górach, ale bez dużych przewyższeń, bez tych ogromnych trudności. Za to z pięknymi panoramami. Rowerowa kraina w Szklarskiej Porębie czeka na Państwa. Najlepsze maratony! W naszym regionie rośnie zachorowalność na boleriozę, jak m.in. usunąć prawidłowo kleszcza. O tym w materiale Kamil Krawiecki-Bryl. W 2018 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze zarejestrowano 15 przypadków zachorowań na boreliozę. W tym roku już wiadomo, że ta liczba będzie większa. W tym roku w półroczu zarejestrowałyśmy tych przypadków już 15, czyli jest dość znaczny wzrost. Na dodatek dość dużo przychodzi do nas dodatnich wyników badań w kierunku boreliozy. Pacjenci czekają prawdopodobnie na przyjęcie do przychodni. Dużo mamy wezwań w związku z nowymi zgłoszeniami. Czekamy na odzew ze strony pacjentów. Będzie tego więcej na pewno. Kleszcze bytują nie tylko w lasach, ale także w przydomowych ogródkach. Są to place zabaw teraz. Nie ma takich miejsc, w których możemy powiedzieć, że są bardzo bezpieczne, że może ich nie być, tak? I wyczesywanie włosów. Zwracajmy uwagę na nasze włosy, dlatego że na głowach najczęściej te małe pajęczaki przechowują się i
po godzinie, dwóch czasami potrafią wkłuć się w te miejsca takie bardzo delikatne, za uszami, w zgięciach podkolanowych, w pachwinach, często są to pod piersiami ukłucia. Bardzo uważnie się oglądajmy. Różnego rodzaju preparaty przeciw kleszczom, czy są skuteczne, czy warto je kupować? Repelenty, mówimy o repelentach, no zalecamy te repelenty, dlatego że jak gdyby odstraszają zarówno komary, jak i kleszcze, ale nie jest tu 100% ochrona. O ubraniu pomyślmy przede wszystkim. Objawy boreliozy pojawiają się zazwyczaj w ciągu od 4 do 28 dni po ukąszeniu przez zainfekowanego kleszcza. Jeżeli kleszcz przebywa dość długo na naszym ciele, wbity jest, prawdopodobieństwo zakażenia jest większe. Jeżeli odpadnie, jeżeli szczepniemy go, no nie ma takiego narażenia. Jeżeli jest krótko, też to narażenie jest mniejsze. Ale sprawdzajmy swoje ciało, bo do kilku tygodni, nawet po ukąszeniu, może wystąpić tak zwany rumień wędrujący. To jest taki specyficzny objaw, pierwszy objaw, który świadczy o zakażeniu. Jeżeli to jest coś takiego większego, z czerwonym obrzeżem, białym środkiem, to nie jest swędzące. Nie musi wystąpić w miejscu ukąszenia. Może być na różnych częściach ciała. Natychmiast udajmy się do lekarza. Jeżeli tego rumienia nie będzie, skutki mogą być trochę poważniejsze i w późniejszym okresie. Niestety na boreliozę nie ma szczepionki. Jest za to przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu. A teraz pozostałe informacje. Niestety w ostatni weekend po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Piotr Napierała, współzałożyciel Fundacji Doliny, Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Rodzinie i przyjaciołom najszczersze wyrazy współczucia. Szóstego lipca w Jeleniej Górze na ulicy Sudeckiej doszło do wypadku drogowego z udziałem motocyklisty. W jego wyniku śmierć na miejscu poniósł 37-latek. Najprawdopodobniej kierujący na lekkim wzniesieniu stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i uderzył w betonowy przepust. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności. Ryszard Rzepczyński od kilku dni pełni nową funkcję. Powołany został na zastępcę Elżbiety Zakrzewskiej, burmistrza Kowar. Przypomnijmy, wcześniej piastował podobne stanowisko w Karpaczu za kadencji burmistrza Bogdana Malinowskiego. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dzisiaj w konkursie do wygrania mamy podwójne zaproszenie do kina LOT. Aby je zdobyć, należy podać termin, do kiedy można ubiegać się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dotację na usuwanie azbestu. Podpowiedź znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w kategorii Info, a na odpowiedź czekamy we wtorek w godzinach od 8.30 do 10.00 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą. Regulamin konkursu dostępny jest na naszej stronie internetowej. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim. To publiczna placówka oświatowo-wychowawcza prowadzona przez powiat lwówecki. Atrakcyjne położenie ośrodka, jak i jego warunki sprawiają, że jest to miejsce idealne dla naszych wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się piękny park, a także kompleks sportowy Orlik.
skład zespołu wchodzą specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Młodzieżowy ośrodek socjoterapii dla chłopców zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz młodzieżowy ośrodek wychowawczy dla chłopców niedostosowanych społecznie. Celem tych placówek jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego wychowanków wraz z przygotowaniem ich do samodzielnego życia, zgodnego z normami społecznymi. Głównym zadaniem specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego jest zapewnienie wychowankom prawidłowego rozwoju umysłowego, moralnego oraz przygotowanie, w miarę ich możliwości, do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym. W ośrodku zatrudnieni są nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i specjaliści od terapii biofeedback, surdopedagog oraz specjalista rehabilitacji ruchowej. Zapewniamy całodobową opiekę, wychowanie, pomoc w usamodzielnieniu się oraz naukę i rehabilitację na poziomie szkoły podstawowej, branżowej szkoły pierwszego stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Organizujemy tutaj zajęcia rozwijające zainteresowania, liczne imprezy szkolne, które potrafią zintegrować, a także konkursy, które zapewniają ciekawą zabawę i możliwość odniesienia sukcesu przez każdego z wychowanków. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dysponuje pracownią integracji sensorycznej, pracowni terapii pedagogicznej metodą Montessori, pracownią terapii EEG Biofeedback oraz pracownią logopedyczną oraz salą rehabilitacji ruchowej. Nasi wychowankowie biorą także udział w kursach umiejętności zawodowych, zajęciach o charakterze terapeutycznym realizowanych w ramach projektów. Młodzieżowy ośrodek socjoterapii oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dysponują dobrze wyposażoną pracownią cukierniczą oraz kucharską. Ponadto ośrodek dysponuje kuchnią, stołówką, pralnią, mikrobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Czerwony Rak to kompleks restauracyjno-rekreacyjny w Twojej okolicy. Jest to miejsce położone nad malowniczym jeziorem rakowickim, gdzie możesz się zrelaksować i wypocząć. Dla aktywnych proponujemy wypożyczalnie sprzętów wodnych, rowery i kajaki. Zaś smakoszy zapraszamy do naszej restauracji, gdzie nasi kucharze oferują dania z raków, a także tradycyjne potrawy uwielbiane przez naszych gości. Organizujemy przyjęcia okolicznościowe oraz plenerowe. Nad naszą przystanią możesz zorganizować grilla lub ognisko. W okresie wakacyjnym między poniedziałkiem a piątkiem do zamówień z karty powyżej 30 zł dodajemy godzinę pływania na sprzęcie z naszej wypożyczalni.